Znajdujemy się w miejscu, które w 2016 roku zostało uhonorowane nagrodą za najlepiej zorganizowaną przestrzeń publiczną. Jesteśmy w najstarszej części Dolnego Wrzeszcza, w okolicach ulicy Wajdeloty. To miejsce czaruje i staje się zdecydowaną alternatywą dla centrum Gdańska. Wybrzmiewa tu wiele uroczych knajpek. Łącznie z taką kultową miejscówką Awokado, gdzie możesz zjeść wege pyszności, ale dla miłośników słodkości też się coś znajdzie oraz fanów rzemieślniczego piwa. Mieszkanie, które chciałabym zaprezentować, to trzypokojowy apartament położony na parterze z niewielkim, ale szalenie urokliwym ogródkiem. Prosty, funkcjonalny rozkład mieszkania sprawia, że będzie to idealna nieruchomość zarówno dla osób, które chcą kupić na inwestycje, na wynajem, ale także dla rodziny do zamieszkania. Bliskość dworca PKP sprawia, że w bardzo krótkim czasie jesteś w stanie się stąd dostać praktycznie wszędzie. Mówi się, że o wartości nieruchomości decydują trzy czynniki. Po pierwsze lokalizacja, po drugie lokalizacja i po trzecie lokalizacja. I w tym przypadku zdecydowanie lokalizacja to największy atut tej nieruchomości. Zapraszam do kontaktu i do zobaczenia mieszkania. W moim odczuciu jest to idealne miejsce dla kogoś, kto ma we krwi taką nutkę artysty i lubi otaczać się nietuzinkową architekturą, bo tej w Dolnym Brzeszczu zdecydowanie nie brakuje.